Lulu to uspokajające audiobajki, które pomagają dzieciom wyciszyć się i szybko zasnąć. Za siedmioma górami i siedmioma rzekami, gdzie marzenia dzieci mieszają się z legendami dorosłych, leży magiczny las. Każdego ranka, gdy pierwsze promienie słońca muskają korony drzew, świat ten budzi się do życia, wypełniając powietrze śpiewem ptaków i szeptem wiatru. Tego dnia krople rosy tańczyły na trawie, odbijając światło w taki sposób, że cały las zmienił się, jakby był posypany diamentami. Na jednym z najwyższych drzew w głębokiej dziupli budziła się sowa Huhu. Jej mądre oczy powoli otwierały się, przyzwyczajając do jasności dnia. Każdego ranka spędzała chwilę na obserwowaniu otoczenia, pilnując, by wszystko w magicznym lesie było w porządku. Nieopodal, w gęstwinie krzewów, chodził lisek Urwisek. Jego sierść błyszczała w świetle poranka, a zwinne ruchy sprawiały, że trudno było go dostrzec wśród drzew i krzewów. Magiczny las był miejscem wyjątkowym, gdzie każde zwierzę miało swoje zadanie i miejsce. Była to społeczność, która opierała się na zaufaniu i współpracy. Często zdarzało się, że mieszkańcy lasu pomagali sobie nawzajem, rozwiązując problemy czy dzieląc się jedzeniem. Mimo różnic, które ich dzieliły, byli jak jedna wielka rodzina. W miarę jak poranek przemijał, cały las tętnił życiem. Zwierzęta przygotowywały się do kolejnego dnia, nieświadome tego, jakie wydarzenia przyniosą im najbliższe godziny. Ale jedno było pewne. W magicznym lesie zawsze można było liczyć na pomoc i wsparcie przyjaciół. Urwisek, który zwykle był pełen radości i zwinności, tego ranka nie skakał i nie śpiewał, jak to miał w zwyczaju. Zamiast tego podszedł do rzeki, patrząc na swój odbity w wodzie smutny wyraz pyszczka. Jego myśli krążyły wokół pewnej jasno-czerwonej chusteczki. Ten dzień miał być dla niego wyjątkowy. Chciał bowiem pokazać wszystkim mieszkańcom lasu prezent, który dostał od mamy na urodziny. Była to czerwona chusteczka, delikatna jak pajęczyna, ale mocna jak miłość matki. Przypominała mu o tym, jak bardzo jest kochany. Ale teraz nie wiedział, gdzie ją położył. Zrozpaczony ruszył w stronę domu sowy Huhu, mając nadzieję, że jego mądra przyjaciółka pomoże mu odnaleźć zgubę. Kiedy dotarł pod drzewo, na którym mieszkała, dostrzegł ją siedzącą na gałęzi, zanurzoną w lekturze jednej ze swych mądrych ksiąg. Sowa podniosła wzrok na dźwięk kroków Urwiska. Zauważyła jego przygnębioną minę i od razu zrozumiała, że coś jest nie tak. Odłożyła książkę na bok i wpatrywała się w niego, czekając, aż podzieli się z nią swoim problemem. Urwisek z trudem opowiedział jej o zaginionej chusteczce. Mówiąc o niej, jego oczy napełniły się łzami. Huhu słuchała go z wielką uwagą i starała się pocieszyć przyjaciela. Wiedziała, jak ważna była dla niego ta chusteczka, więc postanowiła mu pomóc. Wiedziała również, że w magicznym lesie jest wiele miejsc, gdzie chusteczka mogła się znaleźć. Mogła zostać przygnieciona pod spadającym liściem, zamotać się w krzakach lub mógł ją porwać wiatr. Jednak Huhu miała plan. Wiedziała, że w lesie jest wiele zwierząt, które mogą pomóc w poszukiwaniach. Wspólnie z Liskiem ruszyli w głąb lasu, pytając każde napotkane stworzenie, czy nie widziało gdzieś czerwonej chusteczki. Szybko okazało się, że wieść o zagubionej chusteczce rozeszła się po całym lesie.
zwierzęta zaczęły się gromadzić, by pomóc w poszukiwaniach. Z biegiem dnia coraz więcej mieszkańców magicznego lasu dołączało do poszukiwań. Każde z nich sprawdzało swoje ulubione miejsca, mając nadzieję, że gdzieś tam, wśród liści, kamieni czy strumieni, odnajdą zgubę urwiska. Choć poszukiwania były trudne i wymagające, nikt nie tracił nadziei. Wszyscy wiedzieli, jak ważna była ta chusteczka dla liska i byli zdeterminowani, by mu pomóc. W magicznym lesie przyjaźń była ważniejsza niż cokolwiek innego. W miarę jak słońce przesuwało się po niebie, cień rzucany przez drzewa magicznego lasu stał się coraz dłuższy. Mieszkańcy lasu przeszukali już prawie każdy zakątek, ale chusteczki wciąż nie było widać. Urwisek czuł się coraz bardziej przygnębiony, ale nie chciał rezygnować. Huhu również była zaniepokojona, ale wiedziała, że muszą szukać dalej. W pewnym momencie dotarli do otwartej przestrzeni w samym sercu lasu, gdzie spływały wody wszystkich strumieni. Była to polana, na której często odbywały się spotkania mieszkańców lasu. Na środku polany stało duże, stare drzewo, które było domem dla wielu ptaków. Huhu nagle wpadła na pewien pomysł. Zasugerowała, aby wszyscy razem zawołali chusteczkę, bo być może uniosła się na wietrze i utknęła gdzieś na wysokim drzewie. Każdy mieszkaniec lasu stanął w kole wokół wielkiego drzewa i zaczął wołać. Wiatr, usłyszawszy ich wołanie, zaczął delikatnie szumieć, jakby chciał odpowiedzieć. Wtedy sarna Lola, przechadzając się wzdłuż strumienia, dostrzegła coś czerwonego, co przykuło jej uwagę. Podbiegła bliżej i ku jej zdumieniu, na kamieniu obok wody, leżała jasno-czerwona chusteczka urwiska. Lola podniosła ją delikatnie i zawołała resztę zwierząt. Kiedy urwisek zobaczył swój zaginiony skarb, jego oczy napełniły się łzami radości. Wziął ją od Loli i podziękował jej z całego serca. Wszystkie zwierzęta skakały z radości, świętując odnalezienie chusteczki. Było to niesamowite, jak bardzo wsparcie i determinacja całej społeczności pomogły odnaleźć zaginiony skarb. Huhu patrzyła na wszystko z uśmiechem. Cieszyła się, że mogła pomóc swojemu przyjacielowi, ale była również wdzięczna za wspaniałą wspólnotę, której była częścią. Wiedziała, że gdyby nie życzliwość i chęć pomocy każdego z mieszkańców lasu, chusteczka mogłaby nigdy nie zostać odnaleziona. W tym magicznym dniu wszyscy zrozumieli, jak ważne jest bycie przyjaznym i pomocnym. Nawet w trudnych chwilach można liczyć na wsparcie innych, jeśli tylko otworzymy się na nie i pokażemy, że nam na tym zależy. Gdy słońce zaczęło powoli zachodzić za horyzontem, ciepłe promienie malowały złociste odcienie na liściach drzew. Po całym dniu pełnym emocji, magiczny las powoli wracał do spokoju. Huhu i urwisek trzymali się za skrzydło i łapkę i powoli kierowali się w stronę domu sowy. Wszystkie zwierzęta wracały do swoich kryjówek, rozświetlając drogę migoczącymi świetlikami i śpiewając kołysanki. Las napełniał się głębokim spokojem i harmonią. W sercu urwiska, oprócz radości z odnalezienia chusteczki, zagościło coś jeszcze. Wdzięczność dla wszystkich, którzy pomogli mu w trudnych chwilach. Wiedział, że prawdziwa siła tkwi w przyjaźni i współpracy. Huhu, zanurzona w myślach, patrzyła na zachodzące słońce i uśmiechała się. Cieszyła się, że mogła dzielić ten dzień z tak wieloma przyjaciółmi.
Wiedziała, że choć jutro przyniesie nowe wyzwania, zawsze będzie mogła liczyć na wsparcie swojej leśnej rodziny. Zmęczeni, ale szczęśliwi, dotarli do domu Huchu. Urwisek schował czerwoną chusteczkę głęboko w swoim plecaczku i podziękował Huchu za pomoc. Oboje przytulili się na dobranoc, wiedząc, że kolejny dzień przyniesie nowe przygody. A teraz, kiedy twój dzień też dobiega końca, połóż się wygodnie, zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Pamiętaj o sile przyjaźni i wsparcia, które zawsze są wokół ciebie, kiedy tylko otworzysz na nie swoje serce. Czas na spokojny sen, słodkich snów.